na przykład z różnych powodów jeździ albo bardzo mało, albo w ogóle. I teraz jeśli dostanie już ten rower, tak? Jeśli dostanie już ten rower będzie spersonalizowany i złapie się na tym, że inni pracownicy w firmie mówią o tym, co tam w aplikacji, co zamieścili w mediach społecznościowych, ile kilometrów zrobili, to będzie to jednak taka oddolna presja, prawda? Będzie to oddolna presja, natomiast takie programy zdrowotne już istnieją. Ja powiem o takim jednym pomyśle, który już odbył się w Stanach w jednej z firm. On może dla nas byłby jeszcze zbyt agresywny. To był pomysł jednej z firm amerykańskich, żeby w Stanach, jak wiadomo, duża część populacji ma problem z nadwagą. I firmy dawały pracownikom bransoletkę, która mierzyła ich wagę, ilość ruchu w ciągu dnia i tak dalej. Osoby, oczywiście kto chciał, uczestniczył w tym programie, włączał do tego programu, robili odpowiednie pomiary i później badali po pół roku, czy ta osoba, prawda, pokonała odpowiednią ilość kilometrów, czy zrzuciła odpowiednią ilość wagi i tak dalej. To jest potencjał prześladowania w takim pomyśle. To jest dla chętnych, prawda? Więc tutaj jak gdyby to... Natomiast to był program faktycznie, który się odbył w Stanach. Wielu pracowników w tym wzięło udział. Część z nich to zmotywowało faktycznie, żeby poprawić też jakiś tam swój styl życia. Także myślę, że pomysł jakby z rowerami, dużo bardziej, prawda, delikatny, nie byłby problemem. Ja myślę, że firmy... To różnie można by też mierzyć, prawda? Bo jedno to ile pokonamy kilometrów, a może też właśnie po prostu ilość, częstotliwość tych użytkowania rowerów. Ale pomyśl o tak zwanych dużych danych, czyli jak gdyby w momencie, gdybyś na mapie zobaczył, w jakich rewirach ci pracownicy się poruszają i byłbyś to w stanie wyrysować gęstą siecią linii, wtedy jest to informacja przydatna również na przykład dla zarządu infrastruktury, prawda? Bo są w stanie powiedzieć, w jaki sposób należy regulować, dostosowywać dostępne środki transportu. To pokazuje realny ruch w mieście. To są dane, które są dla miasta bardzo ważne i ich obecnie nie ma. Ja nawet dodam, to na pewno są bardzo cenne dane dla miasta, dla komunikacji miejskiej, ale powiedziałbym też, to są w ogóle bardzo cenne dane, nawet dla firm. Dla nas na przykład takie dane, których my na bieżąco tak naprawdę nie monitorujemy, na przykład w którym momencie, gdzie przebywają nasi pracownicy, w tym kontekście, że jeśli będziemy rozważać na przykład otwarcie drugiego oddziału biura w takim czy innym miejscu, to otworzymy go tam, gdzie widzimy pewien trend, że ludzie zaczynają przebywać albo mieszkać, albo że dana część Krakowa może zrobiła się modna, prawda? I to teraz tam należy wybudować na przykład drugą siedzibę. Filip, na koniec kontrowersyjnie. Patrząc na to, jak wiele krakowskich, silnych, mocnych, międzynarodowych marek cudownie rozwija się w Krakowie, wykorzystując tutejsze zasoby, kompetencje zdolnych, młodych, ambitnych ludzi, odnosi się wrażenie, że ta dynamika jest naprawdę imponująca. Czyli jeśli zakończyłbym rozmowę z Tobą takim zdaniem, że kompletnie brakuje Wam polotu jako firmom, jeśli chodzi o aktywność w obszarze wpływania na tematy środowiskowe w mieście, to zgodzisz się ze mną, czy powiesz, że to jest zbyt agresywne stwierdzenie? Myślę, że to jest zbyt agresywne stwierdzenie, bo często też jest tak, że problemem tych działań, mi się wydaje, że nie jest brak polotu, to nie jest brak kreatywności. Jeśli przyjrzymy się działaniom pewnym firmom, wspomnę na przykład o firmie IBM, która miała naprawdę mocno zaawansowany system, na przykład we Wrocławiu w obszarze Smart City, wykorzystania ich maszyn obliczeniowych do ustawiania odpowiednio świateł, tak żeby ten ruch na przykład był bardziej płynny. To nie jest brak kreatywności i brak wiedzy. Moim zdaniem problem jest coś zupełnie innego. Często te firmy mają świetne pomysły, czasem udaje im się zrealizować, tylko też często nikt o tym nie wie, ponieważ one się odbywają na bardzo małą skalę i przez to też nie mają żadnej możliwości przebicia się. Więc to, czego moim zdaniem brakuje, to tego, żeby firmy wreszcie nie robiły swoich zadań CSR-owych, czy w obszarze właśnie ekologii, tylko po to, żeby budować swoją markę, swój brand, bo wtedy najczęściej robią rzeczy małe, ograniczone, no bo są to jedna firma, jeden oddział i tak dalej. Natomiast brakuje właśnie takich wydarzeń połączonych i tu, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jednym z takich obszarów, gdzie może firmy muszą troszeczkę jak gdyby odpuścić koniecznie budowanie tej swojej marki jako tej najważniejszej rzeczy w działaniu CSR-owym, a faktycznie przekuć to na realne faktycznie działanie, a jednak pewne rzeczy łatwiej jest zrobić po pierwsze razem, a po drugie w oparciu o partnerów, jak na przykład NGO-sy, czy pewne organizacje, które mają już dobry produkt, często mają ten dobry pomysł, o którym ty mówisz, a my możemy po prostu je wzbogacić, je wesprzeć. A często jest tak właśnie, że na wszelką siłę każda firma chce zrobić swój oryginalny kawałek i te działania są bardzo mocno rozproszone przede wszystkim. Świadomie użyłem słowa polot, pytając Cię o to, co zapytałem. Byłbyś w stanie wymienić mi jedną inicjatywę jednej firmy w tym mieście, o której wiedzą wszyscy w zakresie poprawy jakości powietrza? Obawiam się, że nie. Dziękuję bardzo. Filip Walkowicz, szef Akamai. Wszystkiego dobrego.